Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Altibox 2020 silna kołówka w Norwegii, w której uczestniczy nasz super arcymistrz Jan Krzysztof Duda, który właśnie rozgrywa partię czarnym kolorem z Fabiano Caruano, który jest aktualnym wicemistrzem świata. 2830 bodajże ranking. Coś koło tego, także piekielnie mocny przeciwnik. I przejdźmy moi drodzy, od razu do rzeczy. Karuana zagrał posunięcie D4, D5 ze strony Janka, C4 i C6. Widzimy, że szykuje nam się obrona słowiańska. Tutaj, oczywiście, y, można by było próbować grać białymi skoczek F3, skoczek C3, na przykład, i czarne by mogły odpowiedzieć skoczek na F6. I starając się tutaj ustawić pionka na E6 w przyszłości, ale Karuana postanowił zagrać inaczej y, i wybił. Tutaj pionka na, na D5. Tutaj zostało wybite na D5. No i widzimy, struktura pionków jest bardzo symetryczna. Wszystko jest lustrzanym odbiciem w tym momencie. Ale nie, niech, was, nie, niech nas to nie zmyli, moi drodzy, bo. Tego typu struktury niekoniecznie muszą się kończyć zawsze remisami, absolutnie tutaj dzieje się bardzo dużo gry i bardzo dużo ciekawych manewrów. Gonie C4 ze strony wicemistrza świata, skoczek na C6. Jeszcze tutaj wam powiem, że taki ruch czasem grozi. Wieża może wybić. Hetman A4 z szachem, tak, atakujemy i pionka na 7 można zgarnąć. Taka mała tutaj niespodzianka mogłaby się pojawić, no ale myślę, że skoczek C6 jest ruchem jak najbardziej naturalnym i dobrym, który zagrałby myślę, że każdy. E, posunięcie E3 ze strony karuany i skoczek na F6. Ok, karuana zagrywa teraz dla mnie osobiście dziwne posunięcie, ale wydaje mi się, że tu chodzi o. Znaczy, tutaj przygotował to bardzo mocno w domu goniec B5. No, oczywiście, wiążemy tutaj. E, tego skoczka z królem i jakaś opcja wybicia się na pewno myślę, że szykowałaby. Myślę, że mogłaby się szykować, słaby pionek na C6 mógłby zostać. Ale e, zostawmy to już naszym wirtuozom, tutaj e, goniec B5 jakoś trzeba zareagować, goniec z D7 postanowił zagrać Janek, żeby obronić skoczka, sprawa normalna, żeby tej struktury nie psuć prawdopodobnie i skoczek na C3 ze, ze strony Fabiano posunięcie A6, goniec na D3 trzeba odejść dobrze gońcem. Goniec do, dobrze tutaj ze skoczkiem pilnują pola E4, skoczek, się, skoczek z F6 się nie ładuje tak od razu. Moi drodzy, bardzo ładny ruch teraz ze strony Janka Krzysztofa Dudy. Goniec na g4, bardzo dobre posunięcie. Wydaje się, że drugi raz w debucie wychodzimy figurą. No nie wydaje się, tak faktycznie jest, ale goniec g4 daje tą możliwość, żeby nie było czegoś takiego, że gramy tutaj e6 i goniec nigdy nie wyjdzie z tej pozycji tutaj od króla. Bardzo dobra decyzja, taka praktyczna, skoczek z G na E2 ze strony Karuany, posunięcie E6, żeby kolejny goniec wyszedł, Roszada, no i moi drodzy w tym momencie Janek zagrywa naprawdę bardzo ciekawy ruch i myślę, że dobre posunięcie z praktycznego punktu widzenia, goniec bije na E2. No wydaje się dziwne, bo skoczka zbija goniec, prawda? Tak po prostu bez walki. No ale tutaj chodzi o to, że ten goniec po prostu e, na c8 stałby źle, a wymiana za skoczka jak najbardziej jest e, no jest ciekawa, jest normalna. E, I w tym momencie goniec e7 nastąpiło posunięcie a3. Widzimy struktura pionków tutaj na skrzydle jak i tutaj pozostałe pionki są e, tak samo ustawione i roszada ze strony Janka. Przyjrzyjmy się chwilę tej pozycji i zauważmy jakie są plusy dla białych, jakie są plusy dla czarnych, na przykład. No plusem dla białych przede wszystkim jest para gońców. Która jest zawsze dobrą opcją w szachach, że tak się wyrażę ogólnie. A plus u czarnych na pewno jest taki, że wszystkie figury wyprowadzone nie ma problemów z gońcem C8, to jest bardzo ważne. Ja powtarzam to wiele razy, ale myślę, że trzeba powtarzać to jeszcze wiele tysięcy razy, żeby zapamiętać pewne idee. No i myślę, że bez problemu tutaj czarne też stoją figurowo. Moi drodzy, no ale Karuana jest tego typu zawodnikiem, że on ma niesamowitą cierpliwość w tych szachach. Jak się Patrz na jego partię, no to aż y, odechciewa się z nim grać, bo on gra tak solidne ruchy, tak bardzo y, precyzyjnie, że no, trzeba być lepszym od niego, żeby tutaj coś ugryźć, coś uskrznąć. O ile dobrze się wyraziłem. Posunięcie skoczek na A4, moi drodzy. Nowy to, to pokazuje, że Karłana nie myśli o, o żadnych remisach, tylko stara się tym skoczkiem tutaj y, na C5 y, ruszyć i y, próbować gryźć pionka na przykład na B7 i prowokować przede wszystkim wymianę, która by na pewno była dla białych dobra, jeżeli para gońców by została na parę skoczków u czarnych. Moi drodzy, w tym momencie poszło H6. Ruch dla mnie mało zrozumiały, ale myślę, że taki lufcik lub y, późniejsze jakieś zagranie G5 może powodować pewne problemy, y, może potem F5 jakiś y, byśmy tutaj spróbowali zagrać, więc może coś w tym stylu, zawsze H6 się przydaje. Posunięcie go niec G3, skoczek D7. Skoczek D7 jest takim manewrem fajnym, że tutaj pilnujemy tych dwóch pól, no i zawsze, zawsze troszkę ograniczamy działanie tego skoczka z A4. Posunięcie H3 ze strony Karuany. Zobaczcie, ruch spokojny, właśnie to o czym mówiłem. Karuana wykazuje się wielką cierpliwością i spokojem, wyczekuje na ruchy przeciwnika. Jest to bardzo szalenie trudna gra, moi drodzy, strategiczna gra z jednej i z drugiej strony jest. Piekielnie mocna, znaczy piekielnie śpiekielnie trudna, to chciałem powiedzieć, piekielnie trudna. Moi drodzy, H3, lufcik jest, jest dobrze. I posunięcie Hetman A5. No moi drodzy, w tym momencie tutaj Hetman A5 nastąpiło, ale ja bym jeszcze cofnął ten ruch. I co by było na przykład po zagraniu B5? Mianowicie po zagraniu B5 mogłoby nastąpić wieża A na C1 i na przykład ruch wtrącony. Na D4 byśmy wybili, pionek by wybił, wybił, i od razu powiem, że wieża C6 jest jak najbardziej dobrym ruchem. Tutaj wszystko trzyma, pozycja jest bardzo dobra, bo na przykład, jakbyśmy wbili gońcem na A6, to Hetman B6 powodowałby, że tutaj fajnie atakujemy na D4, atakujemy na B2. Wieża atakuje e, tego gońca na A6, również Hetman atakuje. Potem byśmy mogli wprowadzić wieżę na B8. Nie, na B8 nie można, widzimy, że jest goniec. A mój błąd, rozpędziłem się za szybko. Ale wieża C8 jak najbardziej byłaby ruchem naturalnym. No, i jeszcze bardzo ważna kwestia. Ten pionek z A4 pilnuje te dwa pionki, paraliżuje je poniekąd, więc wieża C6 ze strony tutaj białych byłaby na pewno mocna. No, ale jeszcze y, zobaczmy, co na przykład by y, nastąpiło po ruchu wieża na C8. Po ruchu na, wieża na C8 można by było zagrać na przykład y, skoczek na C5, i myślę, że ta pozycja jest całkiem dobra. Dlatego, że tutaj jak wybije goniec, wybijamy pionkiem i jest wszystko po prostu w porządku. Moi drodzy, no ale w partii poszło jak poszło. Hetman A5 zostało zagrane i Hetman zagrał na D1, wieża z F na C8. Widzimy też plan, dlaczego ten Hetman A5 był zagrany z na skoczka, żeby przestawić właśnie wieżę szybciutko na C8, żeby wieże działały na hetmańskim i Hetman by na pewno uciekł na D8. No i tak chyba się dzieje. B4 tutaj Karłana się nie waha ani chwili. Hetman zagrywa na D8 i teraz bardzo ciekawy ruch, bardzo trudny w tych strukturach. Osobiście, jak pierwszy ruch ten zobaczyłem w tej partii, no to nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, ale potem mi się rozjaśniło po kolejnych posunięciach i jest to posunięcia wieża B1. Tak, wieża B1 nie wieża C1 na wolną linię, jak to wiele z nas by zagrało, tylko wieża B1, żeby opcję mieć na B5 w przyszłości, w dalekiej w przyszłości, w niedalekiej, zależy, co zagrają czarne. Tutaj Janek bardzo dobrze gra w defensywie. Posunięcie wieża a7. Ten ruch się zawsze przyda, no a do kontroli tu punktu C, c7 na przykład. Ta wieża zawsze tutaj po linii 7 może dobrze bronić. No i moi drodzy, ale co by było na przykład po ruchu B5, bo taki ruch też trzeba oczywiście brać pod uwagę. Tutaj zagralibyśmy właśnie skoczek C5. Widzimy wieża B1 teraz będzie spełniona dobrą, lebo, do, dobrą rolę, bo jak na przykład byśmy wymienili, to pionek z B zbija I myślę, że jest całkiem dobrze. Wieża atakuje punkt B5, A4 i jazda. Moi drodzy, ale mogłoby nastąpić skoczek na B6 i tutaj jest bardzo fajny ruch, myślę, że dla białych goniec C2. No skoczek może się władować na C4, rzecz jasna, ale no, hetman D3 i tam planujemy dać mapę. Plan prosty, widzimy, że skoczek tutaj niby uderza w A3. Tu się wszystko broni. No, Karuana gra tak w szachy, że jego ruchy wydają się być po prostu jak z kosmosu. gra takie ruchy, że nie dość, że wszystko broni, to jeszcze pięknie może atakować. Także inicjatywa tutaj ze strony białych byłaby ogromna, dlatego też wieża A7. To brawa dla Janka za dobrą decyzję. No i moi drodzy, skoczek na cepień zagrał Karuana. I teraz się zaczyna taki szereg manewrów, troszkę wycofek, trudnych posunięć. Moi drodzy, skoczek z C na B8. No Widzimy, że skoczek po wymianie by chciał na D7 wymienić i no po prostu stać w miarę aktywnie, bym powiedział nawet na D7, No nie jest łatwo. A Karuana jak była dusiciel spokojnie, Hetman E2 ustawia jak najlepiej figury w danych momentach, on się nie śpieszy, czeka na decyzję Janka. No i tutaj właśnie nastąpiło A5. Myślę, że decyzja dosyć słuszna. Ten skoczek przez A6 też może próbować grać, a potem na przykład może być zagrane również B6. Znaczy nie potem, tylko też taka opcja mogłaby być. W tym momencie wierzę z F na C1. Wszystko się tutaj broni. Poszło wybicie, wybicie i skoczek na F6. No, posunięcie, no jak posunięcie, myślę, że lepsze troszeczkę mogło być od razu zagranie B6, żeby jednak tego skoczka z C5 wygonić, no ale Janek ma 2750 ponad, więc nie pytam się tutaj o te ruchy moi drodzy, no posunięcie B5, widzimy, że ten pionek bardzo dobrze kontroluje tutaj te pola, skoczek nie ma opcji. No, i jeszcze chcę zgnieść na pewno tutaj tą wieżyczkę. Są takie opcje. No i B6. B6 niestety jest posunięciem troszkę słabszym, które wpuszcza skoczka na A6, i tak w partii też nastąpiło. No, można by było zamiast B6, teraz, oczywiście, nam to łatwo mówić, w partii słuchajcie, stres i tak dalej, presja pewnie jakaś była w jakimś stopniu. Skoczek z B na D7 można by było zagrać naturalnie, i spróbować zagrać na przykład na B6. Także coś takiego można by było grać. Myślę, że remis byłby tutaj... Yy bliżej. W tej pozycji na no tak to troszeczkę problemów się zrobiło u czarnych, bo skoczek bardzo dobrze stoi, przyblokował wieżę. No i wybić absolutnie nie można, bo pionek się rozciąga jeszcze dalej i problem byłby z tym pionkiem a6. Goniec go będzie pilnował do końca świata w tym momencie. Wieża by zbiła w partii na c1 wieża zbiła i skoczek z b na d7. Moi drodzy i wieża wjechała bardzo aktywnie na c6. No widzimy, że tutaj pełna kontrola goniec ładnie kontroluje, skoczek kontroluje na e, e, skoczek, mój, a mi się tutaj porobiło skoczek na B8, skoczek na C7 kontroluje razem z gońcem i zwierząt no figurki zaczęły u, biały, u białych nieźle funkcjonować Hetman na F8, nie widać innych lepszych ruchów, tak naprawdę defensywa jest, e, jest moi drodzy no nie jest fajną opcją na grę na pewno ale e, no Janek słynie z tego, że bardzo dobrze się broni, więc e, może taką strategię też chciał przyjąć w tej partii, znaczy na na pewno już w tej pozycji nie ma innego wyjścia, przede wszystkim hetman c2, wieża a8, bo tam groziła wieża na c8 i wieża c7, troszeczkę wyżej zawsze, goniec na d6 no decyzja jak decyzja, wymienić gońca aktywnego jak się da, to można, wymiana na d6, hetman wybił na d6 i teraz następuje bardzo silne posunięcie ze strony białych, może kliknijcie sobie stop na chwilę i spróbujmy znaleźć bardzo dobry ruch dla białych w tym momencie, żeby zyskać Y, jakąś tam grę progresującą, w ten sposób się wyraż wyrażę. Raz i dwa i trzy, moi drodzy, i lecimy. Hetman na C6. O właśnie, o co tutaj chodzi. Proponujemy wymianę hetmanów, ale jakbyśmy wymienili hetmany, pionek wybija, jeżeli wieża wybija na a6, bijemy tutaj i mamy opcję do robienia hetmana, więc skoczek musiałby wybić na d7, wieża by wybija na d7 i mamy figurę, więcej u białych, sprawa techniczna nie byłaby problemem tutaj dla Fabiano Caruany, no hetman nie może wybić, nie ma takiej, moi, moi drodzy, opcji, Tutaj oczywiście po wybiciu, wybiciu jak skoczek na F8 by uciekał, no to wieża B7 i zgarniamy kolejne pionki i pionek C7 robi karierę C6 na C7 na C8. Hetman F8. No i teraz e, Karuana oczywiście musi to zrobić, moi drodzy. Musi. Wieża zbija skoczka, skoczek zbija wieżę. Hetman zbija skoczka. No i widzimy, że wieża zbiła dwie lekkie figurki. No i tak naprawdę, jak ocenić tą pozycję? Jest to bardzo trudne, ale wydaje mi się, że no, białe przede wszystkim nie. Przegrać tego nie mogą na ten moment, jak widzę tą pozycję, ponieważ tu się wszystko broni. E, I ciężko, e, ciężko po prostu e, cokolwiek tutaj zrobić, moi drodzy. Należałoby spróbować jakąś kontrę złapać Hetmanem, może na A3, ale tu zawsze koniec F1, wszystko się broni. Pionek słaby, Hetman pilnuje pola C8, więc to nie jest takie proste. No ale wieża C8 poszło w partii i teraz uważne G3. To, jest, to są ruchy arcymistrzowskie, moi drodzy. Po co się śpieszyć? Trzeba zabezpieczyć króla, król zawsze ucieknie na G2 bierze na c3 ze strony tutaj Janka goniec f1 moi drodzy i hetman c8 Janek e, postanowił wymienić hetmany e, czy słusznie czy nie moi drodzy ciężko mi powiedzieć no przede wszystkim nie można chyba tutaj zagrać bo jest szach i biorę pionka e, prawdopodobnie tutaj by się chyba wszystko trzymało u białych no przeliczyli to na pewno panowie więc trzeba im zaufać hetman c8 wymiana i wymiana no i teraz co to jest za końcówka Teoretycznie jest przegrana dla czarnych. Teoretycznie, ale z praktycznego punktu widzenia jest. To bardzo ciężka końcówka do wygrania białymi. E, niesamowitą technikę trzeba mieć. Zobaczcie, z żadnych słabości. Ważne jest to, że pionek jest na polu czarnym na B6. I goniec nie może się do niego dostać. Jedynie skoczek, ale to też nie jest takie proste. Sporo manewrów trzeba zrobić, żeby się do niego dostać. No ale widzimy, że wieża też broni pewnych pól. Więc to nie jest takie łatwe. Teraz bardzo ważny ruch u e, białych. H4. Wyżej... Postawimy troszkę pionki. Zawsze to na czarnych polach. Gdy mamy gońca na białym polu, to dobrze współpracuje. G5 bardzo dobry ruch, bo jeżeli byśmy nie zagrali G5, to tutaj białe by mogły zagrać H5, paraliżując te dwa pionki. Bo każde zagranie G6 by powodowało, żebyśmy wybili. Pionek by wybił, i tutaj jest słabość na E6. No widzicie niuanse niuansami yy, i na tych niuansach właśnie bazują najlepsi sześci na świecie moi drodzy dlatego poszło g5 tu sprawę olewamy tak też zrobił Fabiano jeżeli wybicie wybicie to zostaje pionek którego w przyszłości można próbować atakować swoimi lekkimi figurami więc tutaj się białe nie przejmują i skoczek zagrał na b4 król na f8 tutaj moi drodzy wieście czy wieście lub nie Panowie tutaj mieli już bardzo mało czasu na zegarze. Mieli około tam minuty, grali na minucie, na 30 sekundach mniej więcej, a za każdy ruch dodawało się 10 sekund, więc decyzję należało podejmować bardzo szybko. Skoczek na C6, wieża na A8. Widzimy, że wieża, wieża musi tak. Troszeczkę manewrować w swoim obozie, w obozie przeciwnika, dawać dużo szachów. No taka, taka jest tutaj taka opcja obrony. Goniec E2, wieża A2, no król F1. Tutaj myślę, że Karuana zawsze, znaczy zawsze będzie próbował grać takie ruchy, żeby zyskać trochę czasu na pomyślenie i spróbowanie zrealizować tej, tej przewagi. Wieża A1, co nie jest naprawdę łatwe. Król na G2, wieża na A2 znowu atakuje gońca. Goniec D3, wieża Przepraszam moi drodzy, wieża D2 i goniec na F1. Manewry, manewry, szukanie planu, ciężko powiedzieć jak to zrobić. Niby komputer pokazuje tu leciutką przewagę u białych, ale naprawdę leciutką. Taką, że praktycznie remisową, więc yy, no nie widzę jak tutaj się można dostać. A jaki plan na obronę? No królem się trzymać blisko pionków. Dajcie znać w komentarzu, jak byście grali tą pozycję. No nie jest łatwo. Przede wszystkim nie jest łatwo się bronić, a też nie jest łatwo to wygrywać. Według mnie. Posunięcie F6 jak najbardziej dobre. Ten pionek zawsze wspomaga tego. Tutaj ten będzie wspomagał tego, więc pionki się wszystkie wspomagają. H na G h na g, h na g i posunięcie g4. To też jest bardzo ważny ruch, aby troszeczkę złapać przestrzeni, bo nie możemy też sobie pozwolić na to, żeby tutaj czarne zagrały w ten sposób pionkami, bo bardzo trudno będzie się wtedy dostać naszymi figurami do tych pionków, więc g4 ze strony karłany, król na e8, król na g3, troszeczkę wyżej, wieża na d1. Ja, moi drodzy, troszeczkę szybciej przestawiam te ruchy, bo tu tych posunięć jeszcze mamy całą masę, ale zrobimy to dosyć zgrabnie. Goniec na e2, wieża g1, król h2, e, wieża na e1 atakuje tego gońca, no goniec zawsze tutaj próbuje manewrować, mamy białymi na to czas i skoczek na b4 bronimy gońca. Król D7. Zawsze przy tak, przy tak małej ilości czasu na każde posunięcie, e, nie trudno o błędy z jednej i z drugiej strony. E, więc trzeba te ruchy wykonywać dosyć szybko. ale nie są takie super dokładne. Tak jak już mówiłem, czasu panowie mieli na zegarze mało. Wieża na A1. E, posunięcie F4. Bardzo odważne. No, coś trzeba robić. Strukturę pionków trzeba rozbijać. Posunięcie wieża na A3. FG. Tutaj grozi oczywiście. No, taki ruch wieża B3 chyba się nie przydaje, bo jakieś bicie i pionki maszerują do przemiany, a więc FG jak najbardziej i skoczek na C6, bardzo sprytny ruch ale tutaj gro przecież ginie goniec, co tu się w ogóle wyrabia nie, 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 to nie takie łatwe, skoczek E5 z widełkami i wieże zbijamy więc tutaj białe są sprytne król na D6 i skoczek na E5, widzimy jak sprytnie gra Karu Karuana, przestawił skoczka ładnie w centrum broni gońca i są jakieś tam opcje na zdobycie kolejnego pionka, ale król 7 łatwo nie jest, król F3 Wieża na A2, E4. No, znowu kolejne przełomy się szykują. No, tak trzeba, moi drodzy. Wieża na A1, król na E3. Wieża E1, goniec na E2. I teraz, jeżeli Janek by zbił na E4, widzimy, że nie możemy odbić królem, bo tutaj go, goniec yy, wisi. Ale po biciu na E4, moi drodzy, to byśmy zagrali skoczek na C4, skoczek na D2, i byśmy odbili na E4 pionka i widzimy, że atak na pionka jest bardzo groźny. Chyba tego pionka byśmy zdobyli. Widzimy, zobaczcie też, że Goniec pięknie broni tych pionków. No wieża nie ma tutaj teraz żadnych szans, żeby te pionki zdobyć. No ale Janek próbuje oczywiście. Wieża G1, król na F2, moi drodzy, wieża na A1, skoczek na F3. Widzimy, że ten pionek jest ważniejszy niż ten dla białych, słusznie. A król F6 musi bronić pionka G5. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby biały wyrobiły wolnego pionka, bo to już się wiąże z końcem partii. Król na E3, wieża ruszyła na A8. I to jest dobra decyzja ze strony Janka, żeby wieża była troszeczkę bliżej tutaj w obozie. No i goniec D3. Panowie grają dosyć szybko: wieża G8, e, goniec na B1. To takie wyczekujące też ruchy, pewnie, żeby czasu trochę zyskać i skoczek wrócił na A5. Wieża na A8 z powrotem, goniec D3. Bierze C8. Wiecie, jak się wykona takich ruchów suchych, powiedzmy z 20, no to już ta strona, która się broni, może się poczuć tak dosyć pewnie. A już myślę, że remis mam blisko i tak wystarczy, tak, no, grać tą wieżą spokojnie, żeby nie podstawić czego i będzie remis prędzej czy później. Białe się mogą znudzić. No ale skoczek C6 jest zagrane. Król na D6. No jeżeli tutaj poszłoby E5, to też dla korzyści dla czarnych, bo pozycja by się zamknęła, a do tego pionka nie ma, jak się dobrać. Wieża zawsze go obroni. Król będzie blisko tego, pionka B6, więc. Więc E5 nie można zagrać. Skoczek wrócił na E5. No, manewry, manewry, manewry. Wieża F8. No i nastąpiło wybicie. No, królem nie można. Tutaj był jakiś skoczek D7 się szykuje z wzięciem pionka. Więc tylko pionkiem należy wybić. I goniec F5. No i widzimy, że białe nie mają krzywdy w, tym, w tej końcówce żadnej. Nie ma tutaj opcji, żeby białe przegrały tą pozycję, grając dokładnie. Ale czy wygrają? Zobaczmy dalej. Wieża na E8. Król na D3. Schodzimy z tego związania oczywiście. Wieża E7. 7, y, goniec na g6, tutaj oczywiście te ruchy jak zwykle są takie wyczekujące, no król e3, widzimy, że to tak na razie drepcze wszystko w miejscu, goniec f5 znowu dał szacha, król na d6 z powrotem, y, król na d2, wieża dała szacha znowu na a2, król na c3, wieża a3, król na b4, moi drodzy, i wieża na a7, y, no i to Stoi, tak powiedzmy. No, zobaczcie, no komputer pokazuje przewagę u białych ze względu na oczywiście dwie figury za wieżę, ale jak to gra, da, grać dalej, moi drodzy? Nie mam pojęcia. Goniec na C2, zobaczmy jak tutaj Karłana sobie e, próbował radzić. Król na E3 i skoczek na C6, e, król na E6, przepraszam, i skoczek na C6, tak jest. No i wieża ruszyła na A2. Wieża A2, goniec znowu dał szacha na F5 atakując. Y, przepraszam najmocniej y, mój błąd po wieży a2 y, nie nastąpiło. Goniec f5 mogło nastąpić to by był ruch lepszy najmocniej. Przepraszam mój błąd król jeszcze zagrał na b3 czyli też spokojnie obronił gońca. Wieża na a1 no i teraz goniec ruszył na f5. Tutaj prawdopodobnie trzeba było wieżą tam czmychać na a8 i próbować y, bronić swoich pionków ale to jest tak trudne moi drodzy. To jest naprawdę tak trudne. Y, Moment, 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 Wierzę. znowu się pomyliłem, wybaczcie, och, ten zapis partii, już się poprawiam, wieża A1, król na C3, ale to myślę, że większego znaczenia nie ma, czy to będzie goniec F5, czy król C3, to są takie, mówię, cały czas ruchy wyczekujące. Wieża na też czasu Wieża C1, skoczek na E5 Wieża zagrała na G1 I teraz goniec dał szacha Znowu na F5, król na E7 No i moi drodzy W końcu białe zagrały na D7 Skoczkiem, no tutaj się Janek pomylił I widzimy, że pionek jest do wzięcia Wieża zagrała na C1 słusznie Król B3 i wieża na C4 Tego pionka atakuje, no ale białe biją Wieża bije No i król C3 Jest ciężko moi drodzy to jest już ciężka pozycja dla czarnych. Wieża na D1. No, ten pionek nie ma szans dojść do przemiany, bo goniec, y, goniec z królem pilnuje tu wszystko, y, znaczy pilnuje pole D3 przede wszystkim. No, a skoczek C8 zostało zagrane, król D8 i B6 szybko, pionek idzie do góry. Jeden szach tutaj ze strony Janka, król C2 wieża E1, no i skoczek na D6. Zobaczcie, że pionek, skoczek, goniec pilnują tych, pól tu się wszystko. Dobrze trzyma. Wieża E3 ze strony tutaj Janka. Skoczek dał szacha na F7 z opcją wzięcia kolejnego pionka. Król na E7, ale po król E7 nie trzeba już tego pionka brać, moi drodzy, tylko B7 i tu chyba już nie ma opcji, żeby. Złapać tego piona, bo jeden szach wierzą na C3, nic nie daje, bo król B2 i bronimy tutaj pola B3, wie że nie ma jak tego e, obronić. Poszło jeszcze zagranie na D3, ale tutaj dokładne, już takie król D1, tu gońcem, oczywiście, też można by było wybić z wygraną. No i po król D1, moi drodzy, no niestety, nasz Jan Krzysztof Duda poddał partię, partia e, była, moi drodzy, ciężka dla Janka. To była ciężka partia dla Janka, ale myślę, że praktyczne szanse remisowe były. No ale tu trzeba mieć niezły kalkulator w głowie, żeby świetnie się bronić. Łatwiej tu było atakować białymi niż myślę, że się bronić. No nic, e, trzymamy je za Janka kciuki. E, piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej partii. Długa partia, aż 94 posunięcia. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!